Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14. Przerwa była, no powiedzmy tak, z parę dni, ze względu na to, że były szykowane dla was funny moments, tak jak obiecywałem w ostatnim odcinku 10 ligi, że skombinujemy funny moments i tak wedle mojej obietnicy zostały one wykonane, jedna przeze mnie i druga przez twórcę, którego macie w opisie do Funny Moments numer 2, który będzie w adnotacji i do całej serii Funny Moments, żebyście mogli sobie pooglądać i pośmiać się ewentualnie ze mnie. Dobrze, teraz tak, macie tutaj oto niespodziankę i zaszczyt zagościć u mnie cały skład Brazylii. On może on nie jest tak specjalnie ciekawie złożony, ale jak chyba widzieliście, wydałem całe moje hajsy. Jestem biedny, wdajcie mi hajsy. No cóż, ale jest Brazylia. Normalnie poświęciłem całą kapuchę. Za tego czarnucha musiałem dać 7 kafli, to jest nie do pomyślenia. Za tego dałem 4. A za Paulinho dałem jakieś 1,5 kafla. No to w sumie wycyckałem się z kasy do dna. I tak, teraz muszę tu zrobić porządek. A i jeszcze mam tu przyjemność zagościć Samuela Eto Czarnego Pierwszego. Więc będzie grubo. Właśnie, tu muszę go dać za... Za kogo by tu dodać? Za Lukasa bym dał. Chociaż on też powinien tu być. Starycz jakoś nie będzie tak bardzo użyteczny, jakby się to zdawało. Niech sobie będzie tutaj Lukas. Starycz, idziesz na odpoczynek, przykro mi. A co z nimi? No oni po prostu no, zostaną na rezerwie. No co zrobić? No Xavi Martinez, za niego bym dał tego. Nie, to Boże, ale mi się popieprzyło. Tego, jak mu to było? Już mi się popieprzyło. Fellaini, właśnie. Ale tu jest znowu Vermaelen. To kurde, bez jaj. No to moment, tu będzie Boateng. Jerome Boateng. Albo wiecie co, w dupie to mamy. Tu będzie Vermaelen. Tu będzie Fellaini, Lukas, Eto, Sterling, Walicott, Palicott i Hiszpan de Gea. Dobra, no i cały skład składa się z napastnika Robinho, lewego skrzydłowego Osvaldo, prawego skrzydłowego Hulka, środkowego pomocnika obrony Oscara i tak, dwóch pomocników na środkowym polu, Paulinho oraz Ronaldinho, więc oni są kupieni tak samo jak i Hulk, więc jest o czym tu mówić. Dwóch środkowych obrońców, Maicon, ten który dostał ostatnio czerwoną klepkę na mordę, bo nie uważał na lekcji, to musiał dostać. Nawet jego smutna mina potwierdza to, że dostał czerwoną kartkę. No i kurde, skubaniec chyba się już nauczył, że faulować nie wolno. A ja tego nie robiłem celowo, więc on ma chyba downa łysiny. Dante, czarny afro, prawie afro, taki pół afro, z FC Bayernu, który ładne główki strzelał mi poprzednim razem. Fabio na lewej obronie i Rafinha na prawej obronie, a bramkarzem Julio Cesar. Dobra. No i myślę, że to starczy, myślę, bo mam samych ciekawych tu piłkarzy. No tylko jeszcze chciałbym brazylijskiego trenera i to tyle. I ewentualnie jakieś stadiony, ubrania i herby, no. Troszeczkę muszę teraz kasy nazwiać, bo jest u mnie bieda. Ale obiecuję wam, że jeszcze w tym tygodniu mogę zrobić nawet porządnego pack openinga. Bo sobie zamierzam kupić z kilkaset tysięcy końców. Nie mówię, że miliony, ale kilkaset. Żeby nie było, wieszcie, na szaleńca. Dobra. Welcome to Liga 9 i zaczynamy. Będzie masakra, oj uwierzcie, że będzie masakra. Ponieważ boję się, co to się będzie działo na tej 9 lidze. Przeżyłem 2 razy 10 ligę na własne oczy.
i czuję, że tutaj będzie masakra. Ale jeżeli moja Brazylia się będzie starać, a moment, są dożywieni, no tak średnio, no będę musiał uzbierać teraz na kartę kondycji. A ja w ogóle mam jakąś kartę kondycji? No chuje, nie ma. To jest cieniutko. No co wychodzisz? Masz grać. Dobra, zaczynamy. Oj, będzie masakra, ale mamy zabójczego Eto. Mamy Lukasa, mamy główkowego Fellainiego. No i paru dobrych jeszcze zawodników. Staridża dałem na rezerwę, bo on powinien odpocząć. On też dużo zrobił, ale dajmy się wykazać nowym. No co, jakie połączenie zostało przerwane? Ja ci kurde dam. Połączenie zostało przerwane. Jak zbierzesz po japie, to wtedy poczujesz ból. Okej. Kurde, nie pasuje mi tu coś. Kurde. No mam teraz tu wszelkie obawy, bo Oskar się szybko męczy. Ale dobra. Walić to. Szukaj mi przeciwnika. I nie pizgaj mi tutaj, że połączenie nieudane. O, ale kolego, z takimi opóźnieniami nie będziemy grać. O, nie. Nie chcę grać z lagerami, uwierzcie. To mi jakoś specjalnie nie sprawia przyjemności. Grać z kimś, kto ma opóźnienia, bo to mi wtedy ryje materiał. No, tu mają po 80 ataku i pomocy i 79 obrony, ale jest stabilnie. Jak na Brazylię. No nie wyszuka mi, no. Kurde, robi mi to na złość. A, i oczywiście tu trzeba pogratulować jak zwykle Messiemu za dwa piękne gole, które wbił, naprawdę. I Rojo, ja mówię Rojo, ale wolę Rojo jednak. No i pokonała Nigerię. No Nigeria, no faulowała, szarżowała jak tylko było się dało. Ze trzy chyba kartki żółte zebrały i jedna kontuzja poważna. No bo kurde, Argentyńczyk tak kopnął tą piłkę jak Apollo 13 i kurde, tak poleciała w łokieć Nigeryjczyka, że normalnie chyba coś tam się pokruszyło w łokciu. No i au, połamało mi się coś tam w ręku. No i 5 minut kurde pizgali bandażem w jego ręce, bo kurde, coś tam obliczenia nie pasowały, miało to być zawinięte w stylu zbieżnym, a nie rozbieżnym. No i się z tym pieprzyli chyba nawet jeszcze i 10 minut, żeby go jakoś ładnie zawinąć tą rękę, bo kurde, ci medycy to jacyś kurde z wieku 12, że nie umieli zawinąć go bandażem. No i wyszło jak wyszło, dobra. Domówki, a ten ma jakieś kurde legendarne. Oj, czujesz, że tu będzie ostro i gorąco. Jak co, to mam ze sobą wodę, źródlankę. Więc, no, gram. Tej, no, graj już. No. Oj, czuję gorąco. O, w pizdu, Runi, Łolikot, Palikot. Jakiś, kurde, kogo tu jeszcze mogę kojarzyć? O, jest też De Gea, kurde. O, czuję tutaj trochę Barcelony. Pierwszy mecz tego sezonu. Tak, panie Szpakowski, pierwszy mecz tego sezonu. Na samym dole, ale zobaczymy, na co. Dobra, pysk Szpakowski i daj mi grać. Dziękuję. O kurde, boję się, bo jest tu David Villa. Też ma Walcotta. Też ma Walcotta. Sergio Busquets tutaj. Fernandinho, jak coś to przedstawiałem wam piłkarzy na początku odcinka, więc nie pytajcie się kto kim grałem. No i na razie oni mają tą piłkę. Wykop to, dobrze. Maicon wykopał całkiem prawidłowo. No, Osvaldo, panie! Grajże jakoś normalnie i uczciwie. Kurde, no oni mają cały czas tą piłkę, niedobrze. Mam wszelkie obawy. O, nie. O chuj. O chuj, by go strzelił, ale nie, nie ma, ty no dobiegniesz, albo nie, dobra, daj se spokój pan, bo nie dasz rady, nie dobiegniesz, nie jesteś antylopą. Co to było? Na kimi taka cutscenka? Kurde, co ja mam tam jego dupę oglądać? Nie, przepraszam bardzo, nie jestem
gejowy, żeby tutaj takie rzeczy oglądać. O kurde, Wayne Rooney, no jest doskonały, dobrze Szpakowski, ale oni tutaj przedobrzyli i dla nas. Tylko teraz trzeba to tak rozegrać. Maicon, pizgnij ładnie, dobrze. Oswaldo podaje, no tam gdzie nie trzeba, do Borgi. O, dobrze, ale Paulinho niestety stracił też tą piłkę. I uważać, dobrze. Maicon to ładnie przejął. Oskar, kurde, no coś nie idzie im. Tak. Znowu Theo Walcott, ale oni znowu posiadają piłkę. No co, nie sięgnął. O, Robinho. No jedziesz, Hulk, no Hulk, ty siłaczu, jak ty podajesz, kurde, sneakersów 500 zje na śniadanie, ale podać dobrze nie potrafi, no co za ułom. Podawaj no lepiej, bo karmy nie dostaniesz. Gdzie skończę żywić tymi sneakersami, czy tam crackersami, nie wiem co ty tam jesz, że masz te muskuły jak na piłkarza. O, byłoby dobrze, ale nie wyszło. Oj, Liga 9 będzie przerażająca. Rafinha podaj do Hulka. Ale ten Packer jak zwykle myśli mięśniami, a nie głową. No niestety, tak go wychowali. Dobrze, Rafinha podaj to do... No, kurde, co jest? Dobrze, Oswaldo biegnij i dośrodkujesz. Pierwsze dośrodkowanie w Lidze 9 i być może... Coś z tego będzie, ej, nie faulujcie mi tutaj tak bardzo. Kurde, uważać, bo teraz Wayne i Rooney, a Rooney jest naprawdę OP. Dante, wykop to. No, czemu tego nie wykopujesz, idioto? Ale no kurde, za późno teraz to wykopujesz. To ci kazał tak wcześnie czekać, no. Kopaj natychmiast. A nie, to ja cię nauczę kopać, ale jak w dupsko dostaniesz. No wtedy się nauczysz kopać. Dobrze. No, kurde... Dobrze, ładnie, Paulinho, Oskar podał do Oswaldo, a on robi drugie dośrodkowanie dla reprezentacji Brazylii i dośrodkowanie niestety nie wyszło, tak jakbym chciał. Rafinha kopie tą piłkę i niestety przedobrzył, ale był bliski, naprawdę chciał, ale niestety siła była wyższa niż była przewidywana, no i nie wyszło, no trudno. Gips. Ten murowany dla murarzy. Dobra, Paulinho podał dobrze do Hulka. Hulk dośrodkuj. Pięknie. Jezu, tak blisko. Oswaldo pizdąłby pierwszego gola w Lidze 9. Ale no cóż, niestety nie wyszło mu. Ale tak blisko. Emocje są nieziemskie. Czyli jednak Brazylia robi swoje. Dlatego oglądam każdy mecz Brazylii mundialu, bo jest OP, ale też te dzisiaj obejrzałem Argentynę, bo może wygrają, ale powiem wam, ładnie szło na początku. Gol za golem, były remisy ze 2, ale niestety Argentyna podniosła poprzeczkę tak, że strzeliła trzeciego gola przez Rojasa. Oj, widzę, że tutaj mają pewne problemy. No, kurde, Paulinho dobrze wypchnął. Robinho! Czarny Makumba, napastnik, kurde, no Montoya pieprzona, kurde. No niestety, Tejno, wykop to. Dobrze, Rafinha, Renifer, Rafinha, kurde. Ronaldinho, Zembaldinho. Oho, Borja, uchowany w Hiszpanii. Podaj mu to, dobrze. Dośrodkuj, kurde, nie wyszło, znowu ta Montoya. Oj, oczywiście błąd piłkarza. My to teraz spróbujmy wykorzystać w taki sposób, żebyśmy po prostu zaskoczyli, no. Robinho dośrodkowuje, ale za mocno i niestety dla nich piłka. No Robinho nie powinien tak bardzo wykorzystywać swojej siły fizycznej. Mógł o połowę mniej. O, ładnie Paulinho, ładnie, dośrodkuj to, dobrze. Może coś z tego będzie lub nie. Ale powiem wam, że są aktywni. Nie jest z nimi źle. Tylko teraz uważaj, bo tutaj Walcott, najszybszy angielski pies, szykuje dla nas coś. Dobrze, obronił to, podaj to, doskonale. Pięknie. A teraz Ronaldinho, Zembaldinho.
No, Ronaldinho! O, Pique, uważać, bo to jest zabójca bramkarzy. Prawie mi zabił Buffona strzałem z połowy boiska. Ale no, nie udało mu się jednak, tylko po prostu trafił. O kurde, o nie wyszło, panie. Ale mają drugie dośrodkowanie. Shit! Jest dobrze spalony, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bo już miałem wszelkie obawy, wykop to Julio. Kurde. Oj, coś czuję, że to będzie remisowo, jak na pierwszą połowę. Tylko zobaczymy, co dalej będzie w drugiej połowie. O-o-o-o-o-o! Ciepełko, ciepełko! Dobrze, Julio obronił i mają rzuta rożnego. Kurde, ale też grają dobrze, starają się. No, niebezpiecznie blisko to było. Mają rzut rożny, tu trzeba uważać, bo Rooney, zabójca główek, może pizgnąć. Dobrze, sędzia gwizdaj. No sędzio, zagwizdaj, please. A to już mu fatalnie wyszło. Ale kurde, nasze akcje też były niezłe i niebezpieczne. Ale no niestety nie wyszły. Paulinho podaj. I nie wyszło. I koniec pierwszej połowy. Remis. Dziwne. Jak dla mnie Brazylia powinna ich skosić przynajmniej 2 do jaja. Ale no starali się. No Rafinha chciał strzelić z daleka, ale no niestety siła przewyższyła go. Jakieś zmiany no nie trzeba tu, szczerze mówiąc. Możemy Hulka za Lukasa, ale no niech jeszcze Hulk po Hula. Dajmy mu tą szansę i satysfakcję. A to co to było, to w ogóle fatalnie. Facepalm totalny, ale dobre wykorzystanie tego. No Hulk! Kurde no! O, Paulinho, podaj to do Hulka. A Hulk to podaj teraz do niego. I teraz dośrodkowanie. O, jak pizgło. O, drugie dośrodkowanie. No walcz! Kurde, no miał tą piłkę. A, Oswaldo walczył, ale został tak przepchnięty przez przeciwnika, że aż mu piłka się wyślizgnęła. Przez Montoya. Dobra. Ale oni też tu walczą, więc się nie obijają tak stanowczo. Coś teraz szykują, jakąś akcję. Paulinho, dobrze, ale niestety znowu Fabregas przejął piłkę. Dobrze, Hulk podaj mu. Kurde, no Hulk! Podaj mu to lepiej, a nie. Bo wywalę. Mówię ci, wywalę. O kurde, Rooney. Co on myślał, że takim podaniem mnie wystraszy? Nie ze mną. O kurde, szykuję się do środkowania, niedobrze. Niedobrze. O, dobrze, panie Maicon, bardzo dobrze. No, chociaż na tyle się nadał. O kurde, tu będzie mocno. No ale gdzie ty podajesz, kurde, czarnuchu? Podajesz do białego, ten, który cię zniewalał przez kilkaset lat. Panie, zastanów się trochę, co robisz. Podaj mu, dobrze. Robinho, biegnij. Biegnij, stary. Dasz radę, no niestety jednak nie dał rady. Ale starał się. No, tu się bawi na kiwki, to mnie będzie irytowało. Walczył z Wolcottem i go pokonał nawet. Tu może się szykować zabójcza akcja, podaj mu to. A Hulk pierdylni i rzut rożny. Zajebiście, Hulk. A teraz rzut rożny. Oj, coś mi tu nie wyszło. Tu mi nie wyszło za bardzo. Nie przytrzymałem za bardzo przycisku. I tu teraz jest moja wina. Wybaczcie, że wam zepsułem emocje. Dobra, pchaj się. Dante, dobrze przepchnął. Bardzo dobrze. Co podnosisz ręce? Co podnosisz ręce? Nikt ci nie kazał. Walcz z Willią. O, dobrze, Paulinho pokonał go. Oscar, złe podanie, ale mógł tam biec. Ale nie wyszło. Gips na nogę. Dobrze, Rafinha walczy. Ale niestety, no, podanie fatalne.
O, no byłoby, no, panie. Dobrze, Maicon. Ronaldinho. Pięknie. O, stary. Ciężko tu w 9 lidze już. I to jest widoczne, że jest o wiele ciężej niż w 10. Zobaczymy, może nie będzie tragicznie. Wykop to, dobrze, Fabio. O kurde, ale by się prawie zabił na zbity pysk. Kurde, uważać na Walcotta. Znowu, o kurde. Dobrze, pięknie Julio obronił znowu. No nie podawaj do wrogów, kurde. Ocknijcie się, panowie, bo znowu zaczną strzelać do nas. Dobra, Maicon, niech ci będzie, bo jesteś obrońcą. Zrobiłeś, co do ciebie należało. Kurde. Zacięty ten mecz jest. Ale uważać, spalony. Haha. Co? Chciało się główeczki, Rudzielcu. Nie ma, na główeczkę to ty se musisz naprawdę zasłużyć. Karma dla psów najpierw zjedz, a potem strzelaj główki, bramki z główek. Dobra, uważaj, bo oni tutaj już szykują. O kurde. A pudło, panie Runi, jakżeś mógł takiej szansy nie wykorzystać, chłopie. Żal i wstyd dla Anglii. Dobrze, Robinho. Podaj mu, dobrze, biegnij, twoja szansa. Ho, tu był zaskoczenie, tu było troszeczkę zaskoczenia. Chciał strzelić, to było widoczne, ale niestety znowu za dużo siły. No kurde, Brazylia, jak będziecie tyle bananów jeść, co Afryka, to zgrubniecie i nie strzelicie mi żadnego gola. No panowie, trochę więcej elastyczności i taktyki, a nie... Dobrze, Fabio, ale niestety nie w taki sposób. Dobrze. Kurde, bo znowu oni będą szykować akcję. I to mi się nie podoba najbardziej. Kurde, no zabierzcie temu Walcottowi piłkę. Dobrze, Maicon. Doskonale. Podaj mu. No, Robinho, podaj mu to. Dobrze. Hulk. Biegnij. No co się, nie umiesz przepchnąć? Masz więcej siły niż Pudzianowski. Dobrze, podaj mu to. Paulinho, dośrodkuj. Kiepsko. Kurde, ciężko. Muszę troszeczkę pograć tą Brazylią, żeby się do niej oswoić. Ten, opanowie. Ej, no lagi. Co to było, Roni? Jesteś pizdą, a nie bramkarzem. Co to było? Ja nie mogę. Nie no, śmiać mi się zachciał. No wybaczcie za ten mój śmieszny śmiech, ale nie. Patologia, kurde. Nie, to widzę, że gram z jakimś nobem, a ja kurde jeszcze mu nie strzeliłem do tej pory bramki. Może teraz, Hulk! Packer, strzelaj! No kurde, nie, Packer, nie! Jest, strzelaj! Kurde, no za mało siły wykorzystał. Dośrodkowanie, może będzie jeszcze szansa. O, Ronaldinho, jakby tylko więcej precyzji i siły w to włożył, to gol byłby gwarantowany, a ty nie musiałeś tego tak robić. No, ten się znowu wyglebił. Kurde, uważać, bo się troszeczkę mogłem rozproszyć. Maicon, dobre, prawie dobre podanie. Kurde, no panowie, uważać, 5 minut doliczy, a oni mogą jeszcze strzelić. Łap to, dobrze, Julio, pięknie. On dzisiaj jest aktywny i reaguje na wszystko praktycznie. Ten, no uważać. O, panie, nie wyszło ci. Oj, Fabregas. Ale mają rożnego, więc teraz mogą to wykorzystać. Ło, było niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie, ale udało się. No, jest idealna okazja. Jedyna niepowtarzalna okazja na strzelenie gola. Robinho, strzelaj, Packerze. I nie wyszło niestety. Ale był remis, były emocje i mnie się podobało. No niestety, nie wykorzystałem okazji. Ja bym tylko lepiej grał, to bym go na pewno ograł. Jest 0-0, bezbramkowa sytuacja, ale Brazylia jak Brazylia starała się. I powiem wam, podoba mi się ten skład. Tylko muszą Rafinha najlepsza ocena, nie wiem dlaczego, ale dobra. Kasy mi się trochę dostanie, jeden punkt i ogólnie meczyk mi się podobał.
tylko mogłem lepiej grać. Wiem, grałem troszeczkę jak z 10 ligi, ale no starałem się, a po drugie jeszcze się muszę oswoić z tą Brazylią. Tylko to nie jest taka Brazylia z prawdziwego zdarzenia, gdzie tam mógłby być Neymar, David Silva. Tak, chyba David Silva. Chyba. Bo już po prostu też troszeczkę się pogubiłem w tym wszystkim, ale pięknie. Udało nam się chociaż jeden punkt zgarnąć. Mnie się ogólnie podobał ten meczyk, nie wiem jak wam. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I liczę na to, że Brazylia pociągnie za sznury, jeżeli chodzi o 9. ligę. I miejmy nadzieję, że utrzyma się albo zaawansuje do 8. ligi. Tak czy inaczej, jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Dziękuję tym Brazylijczykom za pierwszy mecz Ligi 9. No, może ze względu na to, że nie mieli kondycji dobrej i po prostu muszę się do nich przyzwyczaić, ale wydałem dzisiaj trochę kasy na Ronaldinho, Paulinho i Hulka. Ale myślę, że warto było, bo jeszcze i tak muszę kupić kilku piłkarzy z Brazylii i tego też by się przydało zmienić, bo no Rafinha nie powinien tutaj być. Powinien być ktoś inny. Dobra, ja się z wami tu już żegnam. Trzymajcie się. Na razie, yo, do następnego odcinka.